Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Witam was dzisiaj z hotelu Federale w Lugano, ponieważ tutaj spędziłam ostatnią noc i pomyślałam sobie, że zanim pójdziemy na mały spacer po okolicy, to pokażę wam ten hotel, bo wiem, że lubicie takie rzeczy. Hotel, słuchajcie, jest całkiem fajny, aczkolwiek no, świeżością tutaj nie grzeszy. Już swoje lata ma, ale poza tym jest naprawdę bardzo sympatycznie i całkiem wygodnie. Natomiast to, co jest najfajniejsze, to zobaczcie sami. Mamy taki balkonik z pięknym widokiem na miasto, na góry. No i na balkony obok. Jak widzicie, w Szwajcarii zrobiło się bardzo zimno, więc czapka musi być. A ja teraz pokażę wam jeszcze trochę hotelu, bo reszta jest dosyć nieatrakcyjna. Korytarz trochę straszy. Jest malutko dobudowana winda. Hotel znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji w Lugano, bo tuż po drugiej stronie, tam u góry, znajduje się dworzec główny, którym, no tutaj zjeżdżacie po prostu pociągiem. Natomiast tam po lewej stronie za drzewami znajduje się dworzec pociągu, który odjeżdża stąd na lotnisko. Także naprawdę bardzo fajna lokalizacja. Ciekawostka, dostaliśmy w prezencie w hotelu miód z 100% robiony w Ticino właśnie, czyli tutaj w kantonie włoskojęzycznym. No i jest to miód kasztanowy, czesnat, także ciekawe. Nigdy chyba takiego jeszcze nie jadłam. Ostatnio pokazywałam wam przystanek na żądanie i słuchajcie, znowu spotykam się z pociągiem i przystankiem na żądanie. Barbara Richiesto, tak się czyta? W każdym razie jednak jest to częstsze w Szwajcarii. A my wysiadamy. Jest znak na lotnisko. Lotnisko tutaj znajduje się w Anio, przy Lugano i trzeba z pociągu jeszcze iść tam około 10 minut. Także całkiem śmieszna sprawa. Ja się przyznaję, że moim planem było ogólnie pojechać jeszcze dalej, ale jak zobaczyłam to lotnisko, to stwierdziłam, że muszę je wam pokazać. No i sama jestem ciekawa, jak blisko będę mogła podejść, nie wchodząc na lotnisko. Przeloty. Z całego dnia. Za chwilę będą wyloty z całego dnia. Tylko Zurych. Pani, biorąc bagaż od Pawła, powiedziała mu, że niestety nie ma teraz żadnego baru, a on leci biznesem, więc powinien w teorii coś tam mieć i dostał żeton na kawę. Słuchajcie, no to ja opuszczam już lotnisko, bo muszę dostać się do Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Mam nadzieję, że tak to się czyta. W każdym razie może trzy słowa, po co ja w ogóle tutaj przyjechałam, więc miałam w ogóle w planach jechać kawałek dalej i zobaczyć, co jest zaraz przy granicy włosko-szwajcarskiej z tej strony, bo jeszcze nie byłam, ale jak zobaczyłam to lotnisko, stwierdziłam, że muszę podjechać tutaj z Pawłem, muszę to lotnisko zobaczyć, bo jest tak małe, tak śmieszne. Właśnie mi pisał, że security przeszedł w 3 minuty, także naprawdę wszystko poszło sprawnie. Jak widzieliście, latają stąd dzisiaj samoloty jedynie do Zurychu i z Zurychu, także no takie mini lotnisko, ale śmiesznie. Dobra, to idziemy na pociąg. Najszybciej dostaniecie się funikularem, który jedzie dosłownie, który ma stację dosłownie 3 minuty od jeziora Lugano, także bardzo, bardzo bliziutko. Jak widzicie, on był zbudowany dosyć niedawno, ale ja wam go pokazywałam już w jednym filmie z Lugano, podepnę wam go na dole. W filmie, w którym pokazywałam wam również górę San Salvatore, także warto ten film obejrzeć. Jak widzicie, jest to zaledwie 206 metrów, także bardzo króciutka trasa. No i co? Jedzie co chwilę, także możecie po prostu przejść i złapać najbliższy wagonik. Wczoraj byliśmy właśnie w tej okolicy na kolacji. Nie nagrałam tego dla was, bo wczoraj w ogóle nic nie kręciłam, także mogliście wiedzieć tylko to na Instastory. Teraz się przechylę, żeby tutaj wam pokazać, co jedliśmy. Byliśmy w pizzerii Gourmet. Ja wam zostawię nazwę i wszystko na dole, tak żeby będziecie mieli odnośnik, jakbyście byli w Lugano i bylibyście tym zainteresowani. Natomiast muszę wam powiedzieć, że jedliśmy jedną z najbardziej dziwnych pizz w naszym życiu.
bo ja miałam pizzę z tuńczykiem, z anchois, mozzarellą, a to wszystko było po prostu bez sosu położone. Widzicie zresztą, widzicie jak to wygląda. Ale powiem wam, że było naprawdę bardzo smaczne, dziwne, nie do końca jak pizza. No, ciekawe, ciekawe. Rozważaliśmy jeszcze ten hotel, hotel Walter, Walter, nie wiem jak tutaj się czyta, Aulak, czy nad jeziorem, ale wybraliśmy w sumie Federale, Paweł tak zdecydował i miał rację, bo było bardzo blisko i fajnie, wygodnie na pociąg i na lotnisko. Natomiast jeżeli wy byście kiedyś się wybierali tutaj do Lugano i chcielibyście mieć fajny widok i być nad samym jeziorem, to myślę, że jest to całkiem dobry wybór, bo sami widzicie, że ten hotel jest dosłownie nad jeziorem. Cena była podobna, także możecie sobie wszystko sprawdzić na Bookingu albo gdzieś. Gdzie nie chcę już przechodzić, bo nie chcę przeszkadzać panom, którzy tutaj pracują. Widzicie pomnik. Jest to pomnik Carlo Battaliniego, mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego nazwisko, który był bardzo znanym politykiem tutaj w regionie w Ticino. Był również w drugiej połowie XIX wieku członkiem Rady Narodów tutaj w Szwajcarii. No i od 1878 roku był również prezydentem Lugano. Bardzo blisko tego pomnika znajduje się kościół. Kościół, którego nazwy niestety nie umiem wam przetłumaczyć. A jest to Chiesa Santa Maria degli Angioli. Tak mam tutaj napisane. Ale pomiędzy, dokładnie pomiędzy jest bardzo duży sklep Louis Vuitton. Także jak ktoś jest zainteresowany takimi tematami, no to tutaj. A ja już zmykam do muzeum, bo już widzę je tutaj za rogiem. Jestem na miejscu, już wam pokazuję, dlaczego tutaj przyjechałam. Ta-da! Otóż właśnie tutaj odbywa się teraz wystawa Magritte'a, także bym bardzo chciała ją zobaczyć. Pokażę wam oczywiście również. Myślę, że każdy z was go zna, nawet jeżeli nazwisko wam nic nie mówi, to obrazy znacie na pewno. Jak widzicie, Magritte jest tutaj dostępny do 6 stycznia 2019 roku, także jeżeli ktoś z was mieszka w Szwajcarii, to ma czas jeszcze się na to wybrać. Żegnam się już z wami z Warszawy w Lugano z takim małym pytaniem. Dlaczego ja jedę pociągiem, a Paweł leciał samolotem? W ogóle po co leciał samolotem do Zurychu? Także na pewne pytania odpowiedzi się nie poznaję nigdy, albo poznaję się je dużo później. Ja na to pytanie odpowiem wam za tydzień. Do zobaczenia. Cześć. Kto zabił Laurę Palmer? Thank you.